uwaga, zostałeś porwany. A szukając drogi ucieczki, widzisz te trzy pary drzwi. Który z nich wybierasz? Za pierwszymi jest masa małych robotów, które są gotowe do ataku. Za drugimi pokój, w którym właśnie dzieje się pożar. A za trzecimi pokój cały wypełniony wodą. Powiem szczerze, że ja chyba wybrałabym ten trzeci, ponieważ robotów się boję, a ognia tym bardziej. Prawidłową odpowiedzią były pierwsze drzwi, ponieważ te robociki wyglądają na malutkie, więc możesz je po prostu ominąć albo zignorować. No ja nie wiem, dla mnie wyglądały na całkiem niebezpieczne. Idąc dalej, natrafiasz na taki widok. Które drzwi wybierzesz, żeby się uwolnić? Ej, ja wiem, że to nie powinno być aż tak oczywiste, ale dla mnie te najczystsze wyglądają na najbezpieczniejsze, tak? Nie, no ja nie wierzę. Prawidłową odpowiedzią była opcja 3, czyli te krwawe drzwi, ponieważ prawdopodobnie te ślady oznaczają, że ktoś już próbował się uwolnić. Idąc dalej, natrafiasz na trzech mężczyzn. Jeden z nich jest również ofiarą, ale dwójka z nich to ochroniarze, którzy zaprowadzili cię z powrotem do twojego porywacza. Prawidłową odpowiedzią był ten środkowy, ponieważ miał blizny po kajdankach. Dobra, nieważne, ja już się w to nie bawię.